Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z konstytucją. Jaki to będzie miało wpływ na kredytobiorców i na sektor bankowy? Tak, rzeczywiście. W przeciwieństwie do tego, co było 10 lat temu, bo wówczas Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest instrumentem, rozwiązaniem prawnym zgodnym z konstytucją. Po 10 latach doszedł pod wpływem, jak sądzę, trochę presji takiej populistycznej i niektórych osób i środowisk, że jednak niektóre aspekty budzą wątpliwości i są niezgodne z konstytucją. To oznacza, że banki będą musiały częściej, bo muszą, używać innych instrumentów prawnych zabezpieczania kredytów. A pamiętajmy, że każdego roku my udzielamy jako sektor bankowy kilkanaście milionów kredytów, zarówno konsumenckich, zarówno kredytów dla przedsiębiorstw, jak i kredytów na przykład w karcie kredytowej. Te kredyty muszą być zabezpieczone. Do tej pory one były głównie zabezpieczane, głównie, ale nie tylko, poprzez użycie tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego, który był instrumentem właściwie bezpłatnym, nieodpłatnym dla klienta. Te instrumenty, które banki będą musiały powszechniej wykorzystywać, są przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, w kodeksie cywilnym oraz w prawie wekslowym. Użycie tych instrumentów przez banki, a będzie to następować coraz bardziej powszechnie, a w pełni po sierpniu 2016 roku, wiążą się z ponoszeniem kosztów przez klientów, ale nie na rzecz banków, tylko na rzecz instytucji, które w takim procesie uczestniczą, albo są to koszty na rzecz kancelarii notarialnych, albo mogą być to pewne opłaty dodatkowo skarbowe. I to jest właśnie ten element, o którym Pan wspomina, z którym Związek Banków Polskich wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie obniżenia tych opłat, tak? Tak, bo musimy wiedzieć, na czym to polega. Otóż użycie takiego instrumentu w postaci aktu notarialnego może kosztować przy kredycie 5-tysięcznym na przykład 160 zł dodatkowo. W przypadku kredytów gospodarczych większych 10, 20, 50 czy nawet czasami milion złotych, to już nie tylko jest 1100 czy 1200 złotych, ale także kilka tysięcy dodatkowo. I mówimy tutaj o samym używaniu tego instrumentu, kiedy się jeszcze nic nie dzieje. Gorsza sytuacja występuje wtedy, kiedy musi dochodzić do egzekucji takiego kredytu i postępowaniem przed sądem. Wówczas oprócz tej opłaty, którą klient będzie musiał niejako ex ante zapłacić, nie bankom, powtarzam, tylko po prostu innym instytucjom, na przykład notariuszom, wejdą bardzo wysokie opłaty sądowe, czasami sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tego chcieliśmy uniknąć. To może niektórzy mogą twierdzić, jak to bankowiec mówi, to na pewno oni niczego dobrego tutaj dla nas nie szykowali. Nie, taka była prawda i taka jest prawda, dlatego myśmy uważali, że przepisy dotyczące BTE należy modyfikować, a nie całkowicie kwestionować. Szkoda, że nie podzielili niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego takiego spojrzenia, patrząc na to tylko głównie z punktu widzenia doktryny, a nie z punktu widzenia także konsekwencji ekonomicznych. W każdym bądź razie coraz częściej będziemy używali innych instrumentów w postaci właśnie poddania się egzekucji na mocy zapisów w postaci aktu notarialnego. Oczywiście takie postępowanie będzie się odbywało z udziałem notariusza, a później z udziałem sądu. Będzie trochę to bardziej kosztowało. Dlatego zdecydowaliśmy się i podpisałem stosowne wystąpienie natychmiast do pana ministra sprawiedliwości z wnioskiem, aby odpowiednio obniżyć taksy notarialne, ponieważ to jest niezbędne, żeby ulżyć milionom polskich klientów. Pragnę przywołać, że 95% klientów, którzy bezpłatnie poddawali się ewentualnej egzekucji na mocy BTE, nie ponosiło z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych. Teraz niestety będą musieli ponosić nie na rzecz banków te konsekwencje finansowe, dlatego zwróciliśmy się, aby te opłaty były jak najniższe. Jestem przekonany, że minister sprawiedliwości wyjdzie naprzeciw naszej sugestii.